Artykuł 64 kodeksu karnego w paragrafie pierwszym wyraźnie definiuje. Firma Ivona Software to uznany na świecie producent aplikacji wykorzystujących algorytmy syntezy mowy w oparciu o elementy sztucznej inteligencji i mowy ludzkiej. Obecnie twórcy syntezatora mowy pracują nad nową wersją oprogramowania możliwą do zastosowania w urządzeniach mobilnych. Dzisiaj praktycznie każde urządzenie mobilne do nas mówi. Syntezatory mowy są wbudowane wszędzie. A dla naszej firmy opracowanie tak wysokiej jakości syntezatora mowy to było ponad 10 lat bardzo ciężkiej pracy. Od kilku lat już skupiamy się na urządzeniach mobilnych po to, żebyśmy mogli w nie wbudowywać tak wysoką jakość syntetycznej mowy. Projekt rozwój technologii syntezy mowy do urządzeń przenośnych realizowany jest ze środków programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacji projektu przyświeca idea, by usługi syntezy mowy znalazły szersze zastosowanie w życiu przeciętnego człowieka i towarzyszyły ludziom zarówno w biznesie, jak i rozrywce, edukacji czy codziennej komunikacji. Syntezator mowy Ivona i technologia, którą opracowujemy, składa się z trzech funkcjonalnych bloków. Pierwszym z nich są nagrania, które wykonujemy w studiu nagrań. Drugim jest model językowy, który opisuje, definiuje język i wszystkie zjawiska w nim występujące. I trzecim kluczowym elementem jest sam silnik syntezatora mowy, który jest odpowiedzialny za jakość, za idealne łączenie ze sobą fragmentów tych nagrań wcześniej dokonanych, tak aby syntezator mowy mógł powiedzieć dowolne słowo, dowolne zdanie, tak jakby to mówił lektor. Tramwaj linii 20, kierunek Smolki, przyjazd za 6 minut. Syntezę mowy w urządzeniach mobilnych wykorzystujemy w wielu dziedzinach, a przede wszystkim do odsłuchiwania wiadomości takich jak SMS, e-mail, treści komunikatorów internetowych, również do odsłuchiwania treści książek, czyli e-booków. Idąc dalej, możemy tworzyć audiobooki, możemy również odsłuchiwać treści stron internetowych, a także wiele innych zastosowań. Pamiętaj też o zastosowaniach z dziedziny dostępności, o osobach niewidomych, słabowidzących, no i o bezpieczeństwie, dlatego że lepiej, jeżeli syntezator przeczyta nam przychodzącą wiadomość tekstową, niż gdybyśmy mieli szukać telefonu podczas jazdy w samochodzie, prawda? Marek, będę w biurze za około 30 minut. Pamiętaj o spotkaniu. Syntezator mowy Ivona pozwala budować nowe interfejsy użytkowników dla urządzeń mobilnych. Po to, aby ludzie mogli wykonywać swoje zadania łatwiej i przyjemniej. Mamy jeszcze wiele nowych pomysłów i będziemy nad nimi pracować i pracujemy, ale nie chcę jeszcze teraz ich zdradzać. Zobaczycie je niedługo.